Szokująca wizja przepowiednia Snowidza który powiedział, kto jest odpowiedzialny za tak naprawdę kwestie imigrantów na granicy polskiej, jakie państwo jest za to odpowiedzialne, na czyje zlecenie, czy to jest właśnie kwestia tylko Białorusi, czy Białorusi realizuje pewien plan, spisek międzynarodowy i które państwo konkretnie za to odpowiedzialne. No właśnie, dzisiaj przedstawiam szokującą wizję przepowiednia Snowidza Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę teraz razu powiedzieć, że ja przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza z punktu widzenia dziennikarskiego, jest to przepowiednia, więc to też nie jest jakby potwierdzenie stanu faktycznego. Nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest, czy też nie. No właśnie, ostatnio były pytania, jeśli chodzi o Jasnowidza pytania podczas jego relacji na żywo na kanale na YouTube. Kto tak naprawdę za to wszystko jest odpowiedzialne, Jakie państwo, kto jest praktycznie odpowiedzialny za to, że tyle migrantów zmierza do Polski na granicę z Białorusią? No więc i Jackowski powiedział, że kwestia Białorusi, tak naprawdę Białoruś realizuje pewien plan. To nie jest zemsta Łukaszenki jako zemsta Łukaszenki praktycznie na Polsce, tak? Tylko jest to realizowanie czyjegoś planu, planu praktycznie międzynarodowego. I tutaj Jasnowid Jackowski powiedział konkretnie, o które państwo chodzi, tak? no bo jest to dosyć na, wygodna dla nas tak naprawdę narracja, kwestia migrantów, no to praktycznie tutaj odpowiedzialny jest Łukaszenko, odpowiedzialna jest Białoruś co też jest bardzo często krzywdzące dla na przykład mieszkańców Białorusi, bo przecież ci mieszkańcy mogą mieć dobre relacje z Polską, mogą lubić Polskę, tak nie są wrogo nastawieni do Polski, a my na przykład negatywnie mamy już, po prostu kojarzymy tutaj Białoruś poza tym jedna sprawa to wola narodu, a druga sprawa to co robi Łukaszenko, natomiast tutaj Jasnoid Jackowski powiedział, że za tym wszystkim stoi jedno małe państwo na Bliskim Wschodzie. Praktycznie o to państwo chodzi. Ja oczywiście tego państwa nazwy nie powiem, bo to jest oczywista sprawa, że nie mogę powiedzieć takiej nazwy tego państwa. Natomiast powiedział to Jasnowiec że praktycznie chodzi o pewne małe państwo Małe, może po prostu pod względem terytorialnym, ale potężny jeśli chodzi o wpływy, jeśli chodzi o politykę, zwłaszcza politykę międzynarodową. Natomiast małe w sensie może po prostu w, w takiej ter terytorialnego i to właśnie przez to państwo miałoby się odbywać tak, ta, ta sytuacja, która ma miejsce z migrantami naszej granicy. No Ale ktoś powie, no ale zaraz, zaraz. Państwo na Bliskim Wschodzie Odpowiedzialne za kwestie imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, to co ma z tym wspólnego Polska? Co ma z tym wspólnego tak naprawdę Białoruś? Jaki Białoruś ma z tego korzyść, i tak dalej? No więc Jasno mówi jedną sytuację, tak, że tutaj będzie praktycznie mieć miejsce konflikt na świecie i będą tak naprawdę dwa. Fronty. Z jednej strony będzie ten konflikt, który będzie miał miejsce na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony, jak pewne siły zaangażują się w ten konflikt, to będzie można tutaj straszyć Europą ewentualnym konfliktem, jakby na Polskę, czy tego, że po prostu Polska zostanie podbita, za Polską kolejne kraje, tak? A że taką drogą praktycznie będzie kwestia, właśnie też migrantów, czy na przykład kwestia destabilizacji sytuacji w Polsce. Znaczy, ja nie mówię, że migranci podbiją Polskę, tylko jakby destabilizacja sytuacji w Polsce, sytuacji politycznej politycznej. Poza tym Jasność Jackowski mówi, że tutaj Polska tak naprawdę ma pewien um, rolę ode, do odegrania w międzynarodowym planie. Co ciekawe, Jasnowiec Jackowski mówi też o tym, że polscy politycy, ale tutaj nie powiedział konkretnie, o jakie nazwiska chodzi, o jaki polityku z jakiej partii politycznej, zgodzili się, wydali zgodę na coś, na co praktycznie będzie społeczne oburzenie. Jednak o tym społeczeństwo dopiero dowie się po fakcie. E, no i tutaj Jasnowiec mówił o tym, że Polska potrzebna jest z dwóch przyczyn. Pierwsza to jest kwestia logistyczna, a Druga to jest praktycznie kwestia tego, że Polska jest wewnątrz tych struktur i NATO, i Unii Europejskiej, tak? Więc tutaj e, można wprowadzić praktycznie w ten sposób zamęt można w, 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 praktycznie włożyć kij w mrowisko, e, gdyby miała miejsce jakaś sytuacja, e, na, na przykład na Bliskim Wschodzie. No i kwestia rozmieszczenia wojska. To, co mówi właśnie Jasnowid Jackowski, że to wojsko ma znajdować się w, runy, w różnych rejonach e, kraju. Ja, może podam po prostu, to będzie Wałbrzych, Wrocław, Olsztyn i Podlasie. Tam będą stacjonować wojska, ale nie polskie te wojska, tylko wojska zagraniczne. Można się domyślać, że to mogą być wojska amerykańskie albo też wojska w ramach NATO. No w sumie amerykańskie to też NATO, tak? Natomiast mogą tam być na przykład siły sojusznicze różnych państw, nie tylko konkretnie wojska amerykańskie. No i że w całym faktycznie tej układance to państwo na wschodzie miało być za to odpowiedzialne. Znaczy ja powiem w ten sposób, no może rzeczywiście Asnoid Dzieckowski ma tutaj rację, może też nie. Natomiast pytanie też jest takie, czemu, czemu tak naprawdę my nie patrzymy jeszcze dalej, tak? Dlaczego po prostu bierzemy jakby jedno państwo, że jest za to odpowiedzialne? Może jest to grupa faktycznie polityków, może jest to spi jest spisek ekonomistów, e, tak? Może to jest po prostu kwestia mm, zupełnie, żeby, żebyśmy my myśleli tak naprawdę, że to pewne państwo za to faktycznie odpowiedzialne. Natomiast no Jasno powiedział, zresztą przedstawiałem też taki filmik, który mówił e, personalnie o osobie, która po pewnym momencie pokaże się, e, która by będzie odpowiedzialna za ten spisek międzynarodowy za kwestie praktycznie inflacji, tego, że ceny idą do góry na całym świecie, bo ta inflacja nie ma miejsca tylko w Polsce. Już pomijam jakby inflację w Polsce w związku z cenami i tak dalej, ale też inflacja spowodowana podwyżką benzyny, prądu, gazu i tak dalej. Miałby to być mężczyzna w średnim wieku, nie tak stary, wysoki, dobrze zbudowany, tak to właśnie opisuje tutaj Jasnowic Jackowski, no i że on praktycznie miałby tutaj reprezentować interesy tej grupy, ma się potem pokazywać publicznie. Zobaczymy, kim będzie praktycznie ta osoba, czy rzeczywiście ta osoba będzie odpowiedzialna, czy będzie właśnie reprezentować tą grupę. Tak, czy ta sytuacja będzie mieć miejsce? No a tutaj kwestia, jakby jeśli chodzi o bliski wschód, to kwestia zapalna tego, że doszłoby tam do konfliktu. No, i na przykład Europa mogłaby się burzyć, że ten konflikt ma być zastopowany, a na przykład jeżeli by była sytuacja niebezpieczna dalej tak na granicy polsko-białoruskiej, wtedy Europa będzie zajęta praktycznie tutaj swoją sytuacją. Zresztą zobaczmy sobie, jak na przykład wszystkie media zagraniczne, znaczy europejskie, relacjonują to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Ale oni tego nie relacjonują, dlatego że ojej, martwią się o Polskę, ojej, po prostu tak, tego, tak. W żaden sposób na przykład nie mówią, że, my, my, że mogą przyjść z pomocą, tylko boją się eskalacji, jak to wpłynie na ich państwa, tak? Czy ci po prostu migranci nie przedostaną się do Niemiec, Holandii, Francji? Tak, czy ta sytuacja będzie rozwojowa, a może się okazać, że będą nowe tak naprawdę szlaki, gdzie ci migranci będą docierać do, do po prostu reszty krajów. Zresztą pamiętamy tutaj tą sytuację, która miała miejsce lat temu z migrantami, jeśli chodzi o Węgry, tak tam, 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 wtedy tak samo po prostu, wszystkie media o tym pokazywały, bardziej w kwestii tego, że po prostu tak strach wzbudzić w społeczeństwie podobna sytuacja jest teraz nikt się nie martwi jak sobie po prostu służby z tym dają radę, jak czy Polska potrzebuje pomocy tylko gesty wsparcia, solidarności poklepywanie po plecach no a to jest za mało zdecydowanie, za mało tak? no ale to już jest jakby inna sprawa, bo państwo polskie według jasnowidza Jackowskiego powinno wystąpić o pomoc do NATO do struktur e, tutaj międzynarodowych, o pomoc jeśli chodzi o zabezpieczenie granicy wschodniej tutaj jest skomplikowana sprawa no, bo jest ta faktycznie agencja, tak, która zajmuje się ochroną wewnętrzną Unii Europejskiej. Nie pamiętam, jak ona się nazywa na fora jakoś tak, możecie napisać w komentarzach. W każdym razie ta faktycznie agencja, niektórzy mówią, że tam jest bardzo dużo urzędników, że oni nie mają mocy sprawczej. Nie wiem, jak to wygląda praktycznie, jak to wygląda w praktyce. Wiadomo, że oni mają siedzibę w Warszawie, w Polsce, ale dlatego, że po prostu granica wschodnia Polski jest, jest jednocześnie granicą po prostu Unii Europejskiej. To jest jakby jedna sprawa. Ja powiem w ten sposób, no, jeżeli chodzi o to, ciężko jest mi powiedzieć, ja już to mówiłem na jednym z filmików, czy należy po prostu już tego korzystać, bo jakby z jednej strony tak, jeżeli ta skala migrantów będzie coraz większa z każdym tygodniem, to na pewno może być problem. Tak, poza tym trzeba pamiętać, że państwo polskie musi dalej funkcjonować. Służby dalej są praktycznie potrzebne, w całej Polsce policja, wojsko i tak dalej, do zabezpieczenia porządku. To nie może być tak, że po prostu siły zostaną rzucone tylko na jeden rejon i koniec, tak? Zwłaszcza, że na przykład jeśli chodzi o straż graniczną, duża po prostu nastąpiła redukcja tatów w ostatnich latach, zwłaszcza po tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, nastąpiło Schengen, a więc brak praktycznie granic, mnóstwo jednostek posterunków straży granicznej zostało zlikwidowanych, nawet były sytuacje takie, że przy przerzucono tych mundurowych do innych oddziałów, e, jeśli chodzi o zabezpieczenie e, bezpieczeństwa, tak? Więc, y, no, teraz nie tylko tam żołnierze z szeregą bezpieczeństwa, policja, Straż graniczna, wojska obrony terytorialnej, więc być może rzeczywiście powinniśmy skorzystać z pomocy, jeśli chodzi o NATO. Chociaż jak na razie nie jest aż tak źle po prostu, jest niebezpiecznie, ale nie jest tak, że po prostu, że służby sobie tam nie dają rady. Aczkolwiek ja też mówiłem to na jednym z filmików, że z drugiej strony NATO, zanim podejmie decyzję, tak, podejmą jakąś tam rezolucję, zbiorą się, podpiszą i tak dalej, więc może trzeba po prostu reagować już wcześniej, tak, w miarę praktycznie wcześniej. Może sytuacja powinna być tego typu, że trzeba wystąpić praktycznie do NATO. Polskie służby powinny być na granicy tutaj polsko-białoruskiej. Natomiast te wojska na przykład NATO powinny być w obwodzie, być może właśnie w tych rejonach, w tych rejonach o których powiedział Jasnowic-Jackowski, tak, w momencie kiedy byłaby sytuacja niebezpieczna, no to wiadomo, że krótszy jest czas praktycznie dotarcia takiego wojska z Wrocławia na granicę polsko-białoruską, czy na przykład z innych rejonów Polski, tak, to tu mówił Jasnowic, Wrocław-Osztyn, czy też Wałbrzych, może tak to musiałoby praktycznie wyglądać. No właśnie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie, nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.